fatto. Ale była torpeda. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na kolejny film, który będzie połączeniem reading vloga z vlogiem z wakacji. Kochani, witam się z Wami teraz, chociaż mamy już wtorek, więc jestem tutaj z mamą i z Adamem czwarty dzień, bo przyjechaliśmy w sobotę, ale jakoś tak wiecie, te pierwsze dni to były takie dni totalnej chillery i teraz też nadal będą, ale skoro już zaczęłam nagrywać jakieś przebitki, to doszłam do wniosku, że najwyższa pora się z Wami przywitać. No i będzie tutaj oczywiście takie połączenie majówkowego wypadu z czytaniem, ponieważ słuchajcie, oczywiście nie mogłam wyjechać na majówkę bez książek i wzięłam ze sobą Pacinko. Jest to książka, która pojawia się tutaj na kanale od stycznia, bo od stycznia chcę ją przeczytać i z uwagi na to, że w maju mamy tę książkę jako główną książkę na nasz klub książki. Pojawiło się tutaj słowo książka tyle razy, że ja nie mogę. No to doszłam do wniosku, że najwyższa pora po prostu sobie ją przeczytać i kiedy nie czytać tej książki, jak nie właśnie podczas wyjazdu. Mam jeszcze dwie inne, ale skupiam się tutaj na Pacinko i w tym filmie na tej książce będę się skupiała. Cześć Adaś. I słuchajcie, dzisiaj niestety z racji tego, że czytam głównie tę książkę na plaży, to może przywitało się z kilkoma stronami, ale to tylko dlatego, że słuchajcie, strasznie jakby był duży przypływ. Był duży przypływ i cały czas musiałyśmy te nasze leżaki, to znaczy nasze maty przesuwać w dal, do tyłu. A może i tak czy siak cały czas było blisko i cały czas miałam nogi w wodzie. No i nie zauważyłam, kiedy położyłam na mokrym ręczniku i się troszeczkę te strony zamoczyły. Trudno, ja jakoś tak wiecie, jeżeli ja to zrobiłam, jest to moja książka, to mam do tego totalnie luźny stosunek. Oczywiście wolę, jak książki są piękne, gładkie i tak dalej, no ale tutaj już widać, że jest to książka totalnie czytana. Później myślę, że jutro może, albo jak dzisiaj wrócimy, chociaż pewnie jak dzisiaj wrócimy, to będę zmęczona, więc myślę, że jutro przed wyjazdem do Wenecji opowiem Wam trochę o Pacinko, bo dosłownie teraz wychodzimy. Także tylko się z Wami przywitałam, teraz pewnie będziecie mieli jakąś sekwencję pięknych przebitek, które już udało mi się nagrać jak dotąd, a później Wam powiem co i jak z Pacinko. Zasłaniam ci.
ale dzisiaj mam piękny widok w tle. Obiecałam, że się do Was odezwę, ponieważ aktualnie czytam Pachinko Min Jin Lee, czyli książka, która już pojawiła się na tym kanale często, pojawiała się często, ale nigdy w takiej dłuższej formie, gdzie mówię Wam swoje spostrzeżenia na jej temat. A z uwagi na to, że zaraz jedziemy do Wenecji, ja książkę tylko zabiorę ze sobą do samochodu, żeby ją tam czytać, bo jestem w bardzo ciekawym momencie. To znaczy, mam wrażenie, że w tej książce nie ma nieciekawych momentów. No to stwierdziłam, że jak czekam na moją familię, to się do Was właśnie tutaj odezwę. Jeżeli chodzi o samą książkę Pachinko, to pomimo tego, że jest to jakby jedna książka, przedstawia ona losy kilku pokoleń. I oprócz tego, że mamy przedstawione losy ludzi, to również jest przedstawiona również historia Japonii, Korei i tego, jak wyglądała sytuacja właśnie mieszkańców tych dwóch krajów na początku XX wieku i również podczas II wojny światowej. Jakie były stosunki między różnymi właśnie krajami, jakie były różne zachowania. Z jednej strony jest to trudna historia pod względem emocjonalnym, ponieważ bohaterowie, którzy tutaj się pojawiają, czyli Sunia, między innymi, która jest taką główną bohaterką tej powieści, przeżywają naprawdę trudy życia i to takie, że aż niekiedy jak czytam te wszystkie opisy, czego ona musiała doświadczyć i jakie decyzje musiała podjąć, żeby przeżyć, no to rzeczywiście jest to trudne przeżycie. Niemniej jednak, jak wczoraj wracałyśmy z plaży z mamą, to opowiadała mi właśnie, o czym jest Pachinko i tak jej streszczałam, bo się pytałam, czy chcę przeczytać, czy nie. Mama powiedziała, spokojnie, możesz mi opowiadać, i tak jej streściłam, wiecie, w pigułce, co się wydarzyło na tych 200... A, ja mam tutaj źle zakładkę, bo jestem na 280 stronie. Na 280 stronach, co się tutaj wydarzyło. I mama mówi, że ma wrażenie, jak jej tak opowiadam całą tę historię, że tutaj cały czas się coś dzieje, że właściwie nie ma takiego zatrzymania, że akcja goni akcję, ale to nie jest też taka akcja, wiecie, że tutaj wybuchy, tutaj jakieś ucieczki, tutaj coś, tylko właściwie takie życie ludzi. Jak sobie przeczytałam taki fragmencik, zazwyczaj staram się nie czytać już podziękowań, nauczona doświadczeniem po osiedlu żniw Remigiusza Mroza, nie czytam podziękowań w trakcie czytania, bo wtedy tam właśnie trafiłam na bardzo duży spoiler do powieści. No i jak ostatnio właśnie ktoś na klubie książki powiedział mi, że nie bez powodu podziękowania są na końcu, no to doszłam do wniosku, oj, nie wiem, czy wiatr teraz tutaj mnie nie zagłuszy, ale mam nadzieję, że nie. Doszłam do wniosku, że sobie chociaż taki fragmencik przeczytam, kim jest autorka. I tam właśnie ona powiedziała, że wpadła na pomysł napisania Pachinko w momencie, kiedy na studiach było spotkanie z osobami koreańskiego pochodzenia albo osobami, które wychowały się w Japonii, ale ich rodzice byli Koreańczykami. Jak właśnie wyglądała ich codzienność, jak byli traktowani przez właśnie rówieśników. Ogólnie, wiecie, jak wyglądało ich życie. Więc mamy tutaj też taki przykład tego poczucia swojej przynależności, tego, jaki ma się stosunek do ojczyzny, do kraju, w którym się mieszka. Dużo, dużo tutaj takich ciekawych właśnie wątków, a jednocześnie jest to niezwykle angażująca historia o wspaniałych, silnych kobietach, które po prostu walczą jak lwice i to jest dla mnie niesamowite. Wspaniała jest ta historia. Zresztą tak jak za każdym TBR-ze, który nagrywałam tutaj na tym kanale, Basia komentowała, że na pewno spodoba mi się ta książka, tak ja się z tym zgadzam, póki co jestem zachwycona i dlatego chcę zabrać Pachinko do samochodu, żeby przeczytać coś dalej. Mama się tam krząta, ona też czyta jakąś książkę, ale taki też cięższy kaliber. Chciałam ją złapać, żeby Wam powiedziała, ale coś tam sobie szykuje, więc nie będę jej przeszkadzała. A jeżeli chodzi o naszą majówkę, kochani, no to jesteśmy w tej samej miejscowości, w której byliśmy z Adamem rok temu, bo byliśmy w zeszłym roku w Nowigradzie i teraz też jesteśmy. Fakt, że w innym pokoju, znaczy w innym apartamencie, ale doszliśmy do wniosku, że skoro jest to taki wypad majowy, nie wakacyjny, no to lepiej jakaś miejscowość, która jest na tyle blisko Polski, żeby można było tutaj dojechać luźno, bez stresu. A jednocześnie w tym roku też mama z nami przyjechała i pokazujemy jej te miejsca, które nas zachwyciły w zeszłym roku.
Ja się śmieję, że właściwie rok bez Chorwacji to rok stracony. Mama idzie, słuchajcie, mama idzie. Dzień dobry, pozdrawiam, jest pięknie. Mówiłam, że przewijałaś sobie ze sobą książkę, ale że tak gdzieś tam się krzątasz i że nie pokażesz jej teraz. To później opowiesz, no. Mogę pokazać. Mama idzie, słuchajcie, i pokażę wam książkę, którą czyta. I też właśnie się śmiałyśmy, to znaczy śmiałyśmy się, mama powiedziała, że aż się dziwi, że taki tytuł czyta na plaży. Ale o, tutaj, to jest książka mamy. Dzieci getta, ostatni świadkowie zagłady. I są to prawdziwe historie spisane, znaczy spisane. Książka jest autorstwa Magdy Łucyan. Więc tak, a tutaj w ogóle jeszcze jest zakładka z Wenecji, którą kupiłam mamie w zeszłym roku. Teraz mama będzie mogła sama zobaczyć i sobie kupić swoje własne zakładki. Ja, słuchajcie, kupiłam sobie jeszcze taki naszyjnik, tutaj wam już pokażę. Jestem w nim zakochana i kupiłam go tak szybko, bo tak mi się szybko spodobał. I mówię, Boże, miałam nie kupować, ale mówię, dobra. I dzisiaj w Wenecji może też coś mi wpadnie w oko, stwierdzam, okej, traktuję to jako mini wakacje. Fakt, że jesteśmy tutaj 9 dni, więc nie takie mini. Ale po prostu mi się tak spodobał. Dobra, widzę, że już Adaś też gotowy. Adaś, tutaj jeszcze ta herbata. Nie, z Edrolem, wiem. Tak, i bez cytryny. Adaś pije moją herbatę, dlatego go uprzedzam, bo nie lubię erytrolu. Teraz wam tak ogólnie powiedziałam o tym tytule, mam wrażenie, bo jakoś nie umiałam się, wiecie, tak bardzo, bardzo skupić, chociaż myślę, że zarysowałam, co chciałam. Myślę, że jeszcze w następnym update'cie więcej wam opowiem o tej książce. Może wam też coś więcej powiem z wycieczki z Wenecji, czy na pewno nagram przebitki, tutaj co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Słuchajcie, zbieram się i lecimy dalej. Mamy, więc stwierdziłam, że się do was odezwę, żeby nie było tak, że cały czas tutaj są przybitki, a właściwie ja nic do was nie mówię. A przecież czytam Paczinko. Fakt, że powinnam już dawno tę książkę skończyć, ale wiecie, robimy sobie też tak, że jednego dnia wyjeżdżamy, drugiego siedzimy w domu i tak na zmianę, a jak wracamy z jakiejś wycieczki, to po prostu jesteśmy zmęczeni i idziemy bardzo wcześnie spać. To znaczy ja poszłam wcześniej spać o pierwszej, bo też wciąż jeszcze czytałam. Zostało mi jakieś 100 stron do końca. Książka ma 550, więc jestem teraz aktualnie na 450 stronie. Także już bliżej końca niż początku i cały czas nie potrafię wyjść z podziwu, jak ta historia płynie, jak losy tych bohaterów na naszych oczach się zmieniają, jak bardzo te postacie, z którymi już zdążyłam się bardzo zżyć, no, zmieniają się na moich oczach, dorastają, doświadczają
czegoś nowego. Życie ich doświadcza, jak w ogóle Japonia się zmienia w tym czasie, jak zmienia się życie Koreańczyków właśnie mieszkających w Japonii, jak zmienia się też otoczenie, postrzeganie świata, no w ogóle wszystko. Tak niesamowite, że to jest wszystko zawarte w jednej książce i to nie są jakieś takie bardzo rozległe, wiecie, opisy. Tutaj nie ma takiego skupiania się na konkretnym fragmencie z życia, tylko właściwie jest opis jakiegoś wydarzenia, które było znaczące dla bohaterów. Przechodzimy dalej i to nam tworzy taką całą historię. Uwielbiam właśnie takie powieści, które są tworzone jak sagi rodzinne, bo właśnie to tutaj jest tak ujęte i to jest po prostu dla mnie tak wciągające, jak zresztą dodałam wam opis na Instagramie z tą książką, bo już dodałam, bo raczej mojego zdania nie zmienię, bo jestem zakochana w tej historii i uważam, że to nie jest dobra książka, żeby wziąć ją na wyjazd pod tym względem, że nie w sposób się od niej oderwać. Dzisiaj jak usiadłam, zjadłam śniadanie, to od razu usiadłam do czytania. Teraz z mamą wybieramy się na taki krótki spacer tutaj jeszcze w Nowigradzie, bo pogoda nam się zepsuła jakoś od środy. Tak, w Wenecji jeszcze było słonecznie, ale wieczorem już zaczęło padać, no i później czwartek, piątek cały czas mamy takie zachmurzone niebo. Dzisiaj nie pada, jest dość chłodno, ale słyszałam, że w Polsce w ogóle jest ładniej i pierwszy raz mam taką pogodę w Chorwacji. Zazwyczaj jak jeździliśmy z Adamem do Chorwacji, to w ogóle było cudnie. No i ja właśnie rano jak wstałam i zjadłam śniadanie, tak po prostu usiadłam i czytałam i właściwie nic innego nie robiłam, bo nie potrafiłam się od tej książki oderwać i to w ogóle jak losy bohaterów w przeciągu tam, nie wiem, 100 stron się na moich oczach totalnie zmieniły, to jest jakby to nie do pojęcia. To wszystko jakby nie jest, wiecie, bardzo w taką jedną stronę szło, czy jest to bardzo nieprawdopodobne. Nie, to jest tak, jak ja bym naprawdę czytała o życiu ludzi i jakby poznałam tu już wiele pokoleń i to wszystko tworzy taką cudowną całość. Słuchajcie, kończę, bo idą tutaj jacyś inni lokatorzy i nie chcę tutaj teraz gadać, ale w każdym razie pacinko wspaniałe. Ja wybieram się na spacer i później się do was jeszcze odezwę. Słuchajcie, jedziemy właśnie do zamku Miramare. Na początku mieliśmy do tego zamku przyjechać, ale Adam się pomylił, pojechaliśmy do innego, który też był piękny. Mogliście go pewnie widzieć w poprzednich przebitkach. A teraz idziemy właśnie do Miramare, który mi się marzył, bo jeszcze tutaj nie byliśmy. Mama i Adam już na mnie czekają, a ja tutaj idę i zobaczcie, jak te ogrody pięknie wyglądają w ogóle. Tutaj. O, a tu jest Adaś. Mama. I tutaj po prostu zrobię wam tak. Patrzcie. Czat! Dobra, idziemy zwiedzać. Zobaczcie, jak Adaś nagrywa dla was ujęcia. Przyjechaliśmy dzisiaj do Triestu, sobie tak trochę pozwiedzać. Odwiedziliśmy dwa zamki, co już zresztą wam mówiłam. Teraz sobie chodzimy trochę po centrum i chcemy iść do jednej z kawiarni, w której pisał m.in. James Joyce. A tu jest moja mama. Cześć mamuś, przywitaj się. Jak ci się podoba Triest? Och, jest uroczo, zakochałam się we Włoszech. Więc zahaczyliśmy właściwie o dwa włoskie miasta na tej naszej wycieczce, Triest i Wenecja. Oba piękne, inne, no i w ogóle super. Plus jeszcze zwiedziliśmy dwa miasta w Chorwacji, bo Poreč i Rovinj. Coś jeszcze zwiedziliśmy?
no i Nowigrad, w którym jesteśmy. Więc w sumie całkiem intensywnie. Wczoraj cały dzień praktycznie przespaliśmy i przeleżeliśmy, bo była po pierwsze brzydka pogoda, po drugie musieliśmy odpocząć po Wenecji, a po trzecie po prostu też trzeba było zregenerować siły. Nie nagrałam wam, ale wczoraj w ogóle z moją mamą grałam w Ubongo. I było spoko, i mama wygrała. Tego nie powiedziałam, czekajcie, bo tracę. To był test na moją cierpliwość. Tak, mama, ja już tak myślałam, że słuchajcie, po 2-3 minutach w pierwszej rundzie to mama powie, nie Agnieszka, koniec, nie gramy w to. Ogólnie wiecie, lenimy się i zwiedzamy. Spędzam czas. No, tutaj jeszcze raz moja mama bardzo wyraźnie. Adam już wrócił, więc słuchajcie, idziemy do tej kawiarni, o której wam mówiłam. Wróciliśmy z naszych mini wakacji, jak widzicie już po tle. Fakt, że nie były one bardzo mini, bo w Chorwacji byliśmy jakieś 8-9 dni, więc całkiem sporo, jak na taki majówkowy wypad. Niekiedy normalne wakacje też tyle trwały, jak gdzieś tam z Adamem jechaliśmy, więc można było odpocząć i zresztą to też robiłam, więc postanowiłam, że właśnie podsumowanie tego reading vloga nagram już w mieszkaniu, nie będę się na tym już skupiała na wyjeździe. Mówicie, chciałam wykorzystać ten czas wolny w 100%, no i takie podsumowanie właśnie nagrać już w mieszkaniu, z uwagi też na to, że wiedziałam, że nie będę montowała tego filmu na wyjeździe, tylko właśnie tutaj, dlatego się jakoś tak nie spinałam. No i tak, oczywiście słuchajcie, przeczytałam Pachinko, więc zaraz wam tutaj powiem coś więcej. Chociaż myślę, że wiele wam już powiedziałam, ale jeszcze takie, wiecie, emocje po przeczytaniu całości. Ale może zanim przejdę do podsumowania czytelniczego, bo jednak update'y czytelnicze się pojawiały tutaj w trakcie tego filmu, pokażę wam, co sobie przywiozłam z Chorwacji i z Wenecji. Pierwszą rzeczą, jaką sobie kupiłam, jest to taki naszyjnik w kwiatuszki. Już wam tutaj pokażę. O! Ma bardzo fajną długość, jest nie za długi, nie za krótki. Tak dokładnie tutaj z linią kołnierzyka. Tak się prezentuje. Bardzo jestem z niego zadowolona, strasznie mi się spodoba, tylko go zobaczyłam, były jeszcze jaśniejsze te kwiatuszki, ale doszłam do wniosku, że te mi się podobają najmocniej. I ja sobie ten naszyjnik kupiłam na takim straganie takiego pana w Rowini, bo byliśmy w Rowini, musiałam sobie przypomnieć, gdzie byliśmy. I później byliśmy na wycieczce w Wenecji i wtedy sobie kupiłam takie kolczyki ze szkła Murano. Tak się one prezentują i one, słuchajcie, mają prawie taki sam kolor jak te stokrotki. Ostrość nie będzie łapała, bo jest ustawione w aparacie, żeby jednak ostrość była na moim oku i może się teraz gdzieś tutaj gubić, ale widzę, że jest śledzenie. W każdym razie kupiłam sobie też te kolczyki. Chciałam takie delikatne, jak się zapytałam pani, czy ma jakieś takie właśnie mniejsze, nie takie wiszące. Pokazała mi te. Pięknie to razem wygląda, więc strasznie się jaram. Ale przywiozłam sobie też zakładki. Niestety ta mi się troszeczkę pogięła, ale wsadzę ją do książki i mam nadzieję, że się wyprostuje. To jest też właśnie zakładka z Wenecji. W zeszłym roku przywiozłam sobie inną. W tym roku stwierdziłam, że sobie zabiorę taką. I też mi się trochę pogniotła. Z Wenecji przywiozłam sobie taką kartkę. Tak się to prezentuje dokładnie. To było na jednym straganie kupowane. I to jest normalny taki właśnie papier jak do akwareli i właśnie te rysunki też taką akwarelę trochę imitują. No i też w Rowini kupiłam sobie inną zakładkę drewnianą. Tak wygląda, jest cudna, strasznie mi się podoba i na pewno będę ją wykorzystywała. Bardzo lubię przywozić sobie zakładki. Kiedyś przywoziłam kartki, no i teraz dalej to robię, ale jakaś kartka musi mnie urzec, a po prostu doszłam do wniosku, że skoro czytam książki, mam mnóstwo książek, no to lepiej jak będę sobie przywoziła różne zakładki z miejsc, bo zawsze sobie to wykorzystam i jakoś tak jak wiecie, wkładam na przykład do książki, to sobie wspominam jak tam było, albo jakąś książkę czytałam i potem włożę. Myślę, że nawet do Pachinko sobie jakąś zakładkę włożę, bo tutaj mam po prostu ode mnie z wydawnictwa. Oprócz tego kupiliśmy jeszcze jakieś ciastka, jakieś tam wiecie, szynki z Wenecji przywiozłam i no, jakieś tam napoje, takie wiecie, jedzenie, ale tego żołnierza nie będę
będę pokazywała. W każdym razie urlop był mega udany, było mega super. Fakt, że pierwszy raz mieliśmy z Adamem taką pogodę w Chorwacji, no bo to już był nasz 6. albo 7. raz w Chorwacji. I pierwszy raz rzeczywiście padał nam deszcz i było chłodniej w Chorwacji niż w Polsce. Fakt, że było idealnie. Przez pierwsze dni było super, świeciło słońce, opaliłyśmy się z mamą, wykąpałyśmy się też w Adriatyku, popływałyśmy, ale później rzeczywiście ta pogoda się trochę zepsuła. No to po prostu zwiedzaliśmy i też w inny sposób odpoczywaliśmy, ale rozmawialiśmy z Adamem, że to był właśnie pierwszy raz, kiedy taką pogodę mieliśmy w Chorwacji. Zawsze było 100% słońce, zawsze świeciło po prostu od rana do wieczora i w ogóle. Więc śmialiśmy się, że tu mama pojechała z nami i ściągnęła po prostu czarne chmury. Oczywiście w żartach, ale tak czy siak uważam, że wyjazd był mega udany, no i to były moje pierwsze wakacje z mamą od bardzo, bardzo dawna, więc tym bardziej się cieszę, że to był taki super czas i że mamie też się spodobała i Wenecja, i Chorwacja, i byliśmy też w Trieście. No, ogólnie byliśmy w kilku miejscach i zwiedziliśmy sporo, więc myślę, że długo będziemy to wspominali. I teraz w sumie tak sobie pomyślałam, jak mówię o tej Chorwacji i wspomniałam wam, że to już nie był nasz pierwszy wyjazd z Adamem i myślę, że ja tutaj też nieraz mówiłam na kanale i często to podkreślam na Instagramie, że ja po prostu kocham Chorwację, uwielbiam tam być, bardzo dobrze czuję się na wakacjach, jest tam zawsze dla mnie idealna pogoda, nawet jak pada, słuchajcie, ja tam się po prostu tak dobrze czuję i zawsze się śmierzę, jak ja się nie przeprowadzę do Chorwacji na emeryturze, to ja nie wiem, to ja nie chcę takiej emerytury. Nie, oczywiście się śmieję, ale w każdym razie tak sobie pomyślałam i może chcielibyście, żebym z Adamem nagrała dla was film o naszych wyjazdach do Chorwacji, ale taki bardziej instruktażowy, co nam się sprawdziło, co polecamy zwiedzić, z czego polecamy korzystać przy wyborze noclegów, na co my zwracamy uwagę. Wiecie, takie kompendium wiedzy na temat właśnie jakichś takich wakacji w Chorwacji, krótszych i dłuższych, i byłby to taki film już nie książkowy, tylko taki bardziej wakacyjny. Nie miałam jeszcze takiego materiału u mnie na kanale, ale wiem, że jak udostępniam informacje o Chorwacji czy miejsca, to często na Instagramie piszecie, gdzie jestem, czy coś polecam, albo jak gdzieś na przykład jedziecie, to się pytacie. I pomyślałam, że może będą tutaj jacyś zainteresowani właśnie wyjazdem na wakacje. Jest jeszcze czas, słuchajcie, naprawdę to, że jest maj, można jeszcze znaleźć super noclegi. No też możemy powiedzieć coś o cenach, więc zrobiłabym całą taką listę tematów, które gdzieś tam się najczęściej pojawiają. I dajcie po prostu znać, czy taki temat by was interesował i czy coś takiego tutaj właśnie nagrać na kanał. Tak, tak sobie pomyślałam. Ale dobra, to jest do przemyślenia, tak rzuciłam teraz. A teraz słuchajcie, jeszcze moje takie podsumowanie pacinko, bo skończyłam czytać tę książkę, jak wracaliśmy już do Polski. W aucie sobie tam zostawiłam 50 stron. No i czytałam właściwie tylko ten tytuł właśnie podczas tego wyjazdu. I zamknęłam książkę. Spojrzałam przez okno, wiecie, jakbym grała w teledysku. Wtedy leciała jakaś tam muzyka. Ja po 10 minutach, słuchajcie, zaczęłam płakać. I nawet teraz, jak sobie myślę, to jest, no nie wiem, no strasznie głupie, nie? Ale pomyślałam sobie, że już nigdy nie przeczytam po raz pierwszy pacinko. I to była taka moja myśl, że są takie książki, które chciałoby się po raz pierwszy przeczytać, po raz pierwszy przeżyć, a już tego pierwszego razu nie będzie. I ja wiem, ja jestem jakoś dzisiaj emocjonalnie nastawiona do wielu rzeczy, ale takie emocje towarzyszyły mi przy pacinko i ja dawno już się tak nie czułam podczas czytania książki. I słuchajcie, no to jest takie niesamowite, unikatowe. Teraz czuję się jak ten taki dźwięk z Magdą Gessler, że to jest takie, ale no takie emocje mi towarzyszyły podczas czytania i nie będę tutaj, słuchajcie, udawała, że coś tam, co... Nie, po prostu, no po prostu tak się wzruszyłam, no jakby wiecie, nie chcę chować tych emocji, bo one są, więc nie chcę tutaj, wiecie, jakoś tam tutaj tak teraz siedzieć, że super, no tak, jest ta książka super, ale chcę wam pokazać, jakie wrażenie wywołała na mnie ta lektura. I ja wam mówiłam, o czym jest to historia, tak chyba bardzo ogólnie, bo to jakby był bardzo szalony vlog. Zresztą Adam podczas nagrywania wielu tutaj ujęć mówił, to też na sam początek, to mi się udało, dodasz tutaj. Tak, powklejam to tak, jak Adam chciał, bo rzeczywiście piękne ujęcia zrobił. I mam nadzieję, że
większość tych ujęć, bo ich będzie na pewno bardzo dużo, wam nie będzie przeszkadzała. W każdym razie, no słuchajcie, jeżeli chodzi o Pachinko, to jest to jedna książka, w której poznajemy losy wielu pokoleń. Poznajemy losy rodziców Sunni, losy samej Sunni, jej życia później właśnie w Japonii, najpierw w Korei, później w Japonii. Następnie poznajemy też losy jej dzieci, no i dalej. I ja podczas czytania w ogóle tej książki, moja mama się pytała, czy co tam się dzieje, bo widziała, że jestem tak mega zaangażowana i jej tak streszczałam po prostu całą fabułę. Potem streściłam też zakończenie, bo mama widziała, jak zareagowałam i opowiedziała mi co i jak. No i mówiła Adamowi, Adam, czy my zobaczymy serial, bo z tego co wiem, jest na Apple TV właśnie jakaś taka nowa produkcja. Adam, nie, bo już wszystko zdradziłaś. Ale ja chyba sobie sama odpalę. Więc jeżeli chodzi o Pachinko, słuchajcie, to jest to taka naprawdę saga rodzinna, gdzie są przedstawione różne perypetie bohaterów, którzy spotykają różnych ludzi na swojej drodze, gdzie często marzenia zderzają się z rzeczywistością, wizja życia mija się z tym, jak naprawdę ono wygląda. Jest to też przepiękna taka historia o miłości, o tradycji, o uczuciach, emocjach. Dużo tutaj tych wszystkich takich właśnie emocjonalnych elementów jest w tej powieści. Trudno się od niej oderwać i trudno rzeczywiście odłożyć tę książkę i przestać o niej myśleć. Ja miałam dwa podejścia, dlatego że za pierwszym razem miałam wrażenie, że po prostu za mocno do niej nie weszłam. Jakoś tak wszystko mnie rozpraszało i miałam mnóstwo innych rzeczy do ogarnięcia, ale jak już przysiadłam do czytania Pachinko, to nie potrafiłam przerwać i rzeczywiście jest to ta historia, która praktycznie czyta się sama. Ja nie czułam, kiedy mijały mi kolejne strony i już nagle tak spojrzałam, mówię, wow, przeczytałam 300 parę stron, a sama książka ma właśnie tam około 600. Też warto pod sam koniec sobie przeczytać też podziękowania autorki, jak wpadła na pomysł tej historii, bo te losy ludzi opisane tutaj są oczywiście fikcją literacką, ale są oparte na prawdziwych wydarzeniach. Takie historie mogły mieć miejsce. Po prostu warto to przeżyć. Bardzo, bardzo wam polecam. Słuchajcie, to jest książka, która naprawdę myślę, że zagości w waszych sercach na długo i będziecie mieli takie wrażenie jak ja podczas czytania i po przeczytaniu, że nigdy już po raz pierwszy nie przeczytacie Pachinko i to jest najgorsze. I w ogóle jak skończyłam czytać Pachinko, to napisałam do moich znajomych, że Pachinko trzyma się za rękę z lekcjami chemii w moim sercu. Tak to mniej więcej wygląda. Co zaczęłam słuchać w audiobooku asystentkę złoczyńcy Hanny Nicoli Meyrer, tak bym przeczytała, z wydawnictwa Pruszyńskiej Ska. Tutaj wam pokażę, jak wygląda okładka. Ja nie sądziłam, że ta książka jest taka genialna. Po prostu tutaj humor połączony jest z romansem, ale jednocześnie jest to taki absurdalny humor, bardzo podobny do Kingfisher. Cała historia zaczyna się w momencie, kiedy ona wyrusza na jakiś taki targ pracy. I to wiecie, to jest taki targ, nie taki wiecie, wirtualny czy coś, nie, bo to jest jakby połączenie też fantastyki i to się dzieje właśnie w momencie, kiedy no jest przyszłość, jakby nie ma takiego określonego czasu w ogóle i ona miała pracować na dworze, ale jakoś niespecjalnie czuje się dobrze w tej roli i wraca przez las i nagle dobija do kogoś i widzi, że to jest zły, który jest poszukiwany w całym królestwie i ona ma takie, o kurczę. I zaczyna z nim rozmawiać i mówi mu, że po prostu bardzo, bardzo potrzebuje pracy, bo się opiekuje siostrą i ojcem i no potrzebuje pieniędzy i on tak, no w sumie ja szukam asystentki i tak się zaczyna, słuchajcie. Jest takim złym, ale jak się go lepiej pozna, to tak wiecie, coś takim rozumieniu jak Robin Hood, że nie do końca wiadomo, kto tam tak naprawdę jest tym złym, ale na przykład ona pracuje i tak mówi, że lubi ogólnie swoją pracę, wiecie, tam opowiada, to sam początek, lubi ogólnie swoją pracę, dobrze się czuje i tak dalej, i tak dalej. Patrzy do góry, mówi, no może trochę przeszkadzają jej te głowy, które są tam powieszone pod sufitem, ale ogólnie praca jest spoko. Wiecie, taka gadka korporacyjna. No po prostu uwielbiam to połączenie. Jednocześnie gdzieś tam się nam pojawia też taki wątek trochę miłosny. I to wszystko z takim humorem, z akcją i z właśnie z tą relacją między asystentką i złoczyńcą.
Świetne, naprawdę świetne. Mam nadzieję, że do samego końca będzie się utrzymywało to na takim samym poziomie, bo póki co jestem zachwycona. Także to jeżeli chodzi o taki update czytelniczy. No i czytam też tajemniczego PDF-a, do którego piszę teraz blurba, ale muszę chwilę odpocząć, bo napisałam 4 wersje blurba do jednej książki i nie wiem, który jest dobry, który nie, bo chciałabym oddać jak najlepiej klimat tej powieści, więc po prostu słuchajcie, zaraz się z wami pożegnam, bo idę sobie farbować włosy i to jest zupełnie nowy, inny kolor. To jest kasztanowy brąz. Boję się, że wyjdą mi te włosy czarne. No niby kolor podobny i mam nadzieję, że wyjdzie taki jak na zdjęciu, ale wiecie jak to jest niekiedy z tymi farbami, nie? Że zdjęcie jedno, a farba drugie. Ale chodzi o to, że mojego koloru już nie produkują. A to był kolor, z którego korzystałam jakieś 5 lat i to jest najsmutniejsze. Dobra kochani, dziękuję wam najmocniej za uwagę. Mam nadzieję, że ten reading vlog wam się podobał, że tak samo jak ja miło spędziliście czas. Dajcie koniecznie znać, co wy czytaliście podczas majówki, czy gdzieś też jechaliście, czy zostaliście w domu. Czekam na wasze majówkowe komentarze. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!